Panie Prezydent, Panie Prezydencie, Panie Pośle, drogie, szanowne Panie, Panowie. Dobroczynność nie polega na tym, że zamożni litują się nad ubogimi i pomagają. Polega ona na współodczuwaniu, które stawia nas na jednym poziomie z osobą cierpiącą. Zastanawialiśmy się wspólnie z nauczycielami naszego zespołu szkół, który działa przy oddziale psychiatrii młodzieżowo-dziecięcej, jaką pracę moglibyśmy paniom dać na 15-lecie. Na 10-lecie daliśmy tylko głowę. To jest praca, w ogóle jest cykl prac Alfonsa Muchy czeskiego, co prawda, plakacisty, bo on przede wszystkim z tej działalności był znany. Ale to był cykl prac, który był poświęcony szlachetnym kamieniom. Doszliśmy do wniosku, ponieważ Alfons Mucha te szlachetne kamienie przedstawia za pomocą kobiet, obrazów kobiet. Doszliśmy do wniosku, że to jest najlepszy sposób oddania tego, jakimi kobietami albo najlepszymi siostrami są kobiety z naszego olsztyńskiego klubu. Jak będzie 20-lecie olsztyńskiego klubu, to prawdopodobnie ta kobieta będzie już cała. Edmundka, Ewa Wojciechowska. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, na ten mikrofon. Na pewno pamiętacie, bo uczestniczycie w naszych spotkaniach. Rok temu zbieraliśmy pieniądze na spełnienie marzenia Pawełka. Pawełek ciężko chory, który marzył o tym, żeby pojechać do delfinarium. I sztuką, którą wystawialiśmy, to była sztuka Miłości wszystko wybaczy, zebrałyśmy kilkanaście tysięcy złotych. Dzisiaj otrzymujemy od Pawełka życzenia. Są to życzenia 15 lat Soro Optimism International i pisze Pawełek. Pomagając, nigdy nie tracisz. Tracisz tylko wtedy, gdy wszystko zachowujesz dla siebie. I to jest najlepszy i najpiękniejszy prezent od Pawełka. Aha, i tu jeszcze mamy 100 lat od rodziny Pawełka i podopieczny Fundacji Mam Marzenie, bo tutaj jest rączki wszystkich z rodziny Pawełka. To było dla nas wielkie przeżycie, że mogłyśmy sprawić przyjemność ciężko choremu dziecku, ale to zrobiłyśmy dzięki Państwu, za co bardzo, bardzo dziękujemy. W imieniu małego Dominika, to jest chłopczyk z rozszczepieniem kręgosłupa, bardzo poważnie chory. Jest to syn mojej znajomej. W zeszłym roku fundowałyśmy jemu komputer. Dzisiaj nic nie mógł namalować, bo go nie ma. Jest z rodzicami, właśnie ma rehabilitację, ale dzwonili do mnie. Bardzo mnie prosili, żeby podziękować. Jestem bardzo szczęśliwy, że może być właśnie ten komputer, ponieważ rodzice mogą tylko wydawać na jego leczenie i na jego protezy. Zaradności udało się pozyskać do zbiorów Muzeum Anny Mazur wielu wspaniałych
zabytków. Udało się wiele zakonserwować i myślę, że jeszcze są nieco też zniszczliwa, które się uczynić. Pozwolą Państwo, że w kilka minutach, w kilku słowach powiem i przedstawię Państwu te wspaniałości, które dzięki szanownym koleżankom udało się do Muzeum Polskiego. Dzisiaj, które obchodzą niesamowitą rocznicę, 15-lecie swojej działalności. To dla mnie wielki zaszczyt, że właśnie dzisiaj mogę tu być i mogę dla pań właśnie zaśpiewać, między innymi. Chciałabym złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Życzyć jeszcze wielu lat tych wspaniałych wyczynów artystycznych, bo widziałam film tutaj z boku stojąc. Pogratulować i wyrazić podziw, że oprócz tego czasu, które muszą Panie poświęcić na swoje życie, swoje domowe obowiązki, swoje rodziny, czas, który poświęcacie swoim najbliższym, znajdujecie się jeszcze czas na to, żeby pomóc innym, żeby czynić dobro. Wielki ukłon. Ale to nie wszystkie przyjemności, jakie mnie dzisiaj czekają, ponieważ kolejną są panowie, z którymi będę mogła dzisiaj wystąpić, ich towarzystwo. Wspaniali muzycy, proszę Państwa, pochodzą z Olsztyna i wyglądają wprawdzie dość młodo, ale ich wielki talent i odrobina pracy spowodowały, że działalność artystyczna wykroczyła już poza teren naszego Olsztyna, a nawet poza granice naszego kraju. Dla mnie miła.